Lewica przeżywa, że jakiś tam milioner poleciał w kosmos i że go stać, a ja jej powiem, że moja koleżanka Asia Agent to już 20 lat temu miała polecieć na własnych zasadach. Nie tylko nic za to nie zapłaciła, ale jeszcze jej dopłacili. Wygrała konkurs, wzięła w nim najpierw udział, pojechała to tu, to tam, jakieś tam wirówki, pływania, inne rzeczy. Dzięki nadzwyczajnym, ponadludzkim zdolnościom fizjologicznym, wrodzonym, pokonała w ostatnio chyba w finale jakiegoś tam Rosjanina, no i po prostu dostała bilet. No niestety okazało się, że wówczas w tym stanie, w którym tam mieli to organizować, przepisy zabraniały prywatnych lotów w kosmos, no więc po prostu organizatorzy ostatecznie najprawdopodobniej oddali jej hajs, bo takie były warunki tej umowy. Ona tam potem się już może z tego jakoś tak bardzo nie zwierzała, no i słusznie, no bo to są duże pieniądze bardzo i wiadomo, że ktoś tam może, nie wiem, jakiegoś zamachu dokonać, a tak to dziewczyna miała na rozpoczęcie swojego dorosłego życia. I tak to trzeba robić, a jeżeli jesteś po prostu fizjologicznym, no dobra, jeżeli jesteś przede wszystkim psychologicznym nieudacznikiem i generalnie się koncentrujesz tylko na tym, czego ci ktoś inny nie dał, społeczeństwo ci nie dało i to jest treścią twojego życia, no to masz małe szanse nawet w tym konkursie wystartować, podjąć po prostu wyzwanie, bo żeby podejmować jakieś wyzwania, to też trzeba w siebie wierzyć, ale na zdrowych zasadach, a nie być po prostu sfrustrowanym narcyzem i jakimś takim stłamszonym megalomanem, wiecznie na rzutach sumienia, złym człowiekiem, paranoicznie przypisującym innym złe intencje, tak jak to dzisiaj ma po prostu miejsce, co stanowiło jedną z głównych przyczyn no, mojego odejścia. Ja na stowarzyszenie lewicowych Kaj Godek po prostu też głosować sama nie zamierzam. Są przyzwoici ludzie, ale jest bardzo dużo psychopatologii. Przez długi czas myślałam, że tak po prostu musi być w polityce, że każda opcja ma swoje świry i niestety obawiam się, że zbyt wiele tutaj wpływowych osób, wpływowych, lewica w ogóle w Polsce nie jest wpływowa, no ale powiedzmy tam osób jakoś umocowanych, tworzących te ugrupowania, no to po prostu tego typu psychologiczną strukturę patologiczną osobowości również posiada i takie coś wspiera, na co po prostu zgody mojej nie ma, bo to jest jak rak, który się rozwija i widać już na świecie, że to niestety zabrnęło za daleko. I więc podsumowując ten tutaj krótki film bez nakładki, czyli po prostu w kategorii bez kategorii lub kategorii wolnego żartu, chciałabym Wam polecić lot w kosmos po prostu. Jak będą następnym razem ten organizować taki konkurs, wystartujcie, wygrajcie bilet i sobie po prostu polećcie i przestańcie pieprzyć, że tutaj właśnie ktoś ma przywileje. Bo i tak z tymi przywilejami tych osób na płaszczyźnie politycznej sobie nie poradzicie, ponieważ zniszczy Was i niszczy systematycznie od lat grupka jakichś po prostu, za przeproszeniem, pojebów. I ludzi, którzy właściwie najpierw powinni przejść długą terapię jakąś, chociaż jestem przeciwniczką terapii, ale tutaj to już chyba nic nie pomoże, nie wiem, może terapię tańcem, żeby się jakoś fizjologicznie podkoczyć, nieważne. W każdym razie samo pieprzenie o tym, że a ten ma to, a ten ma tamto, w niczym nie pomoże, tu się trzeba po prostu zabrać do pracy i najpierw oczyścić swoje własne szeregi z tej patologii.